z wyborem, kto będzie zarządzał tym boiskiem, tak dalej, tak dalej. Na dzisiaj powiem tyle, że trwają prace, które wymagają pewnych uzgodnień nawet w Ministerstwie Sportu. Czekamy na odpowiedź od pana ministra dotyczące naszego boiska. Czy można to boisko przekazać szkole, czy można będzie przekazać, na boisku wystąpili o szkole, bo cały czas mówione było o szkole i taki mój zamysł jest, żeby to szkoła zarządzała tym boiskiem, ale trwały zarząd jako inwestor musimy mieć zgodę ministra. Osobiście rozmawiałem z tym panem, który nam pomagał przełożenia tych środków na rok następny, z panem dyrektorem Ludwigiem i kazał napisać pismo. Czekamy na odpowiedź, decyzja będzie podjęta. Zapewniałem państwa i podtrzymuję, że będziecie państwo jako radni uczestniczyli, nie wiem czy wszyscy, czy przewodniczący komisji, czy kilka, czy po dwie osoby z komisji, w dopracowaniu. W dopracowaniu, bo my ramowy taki już z panią dyrektor regulaminu opracowaliśmy. Każde inicjatywy, każde ciekawe, czy właściwe rozwiązania, które będą do zaakceptowania, na pewno będą przyjęte i podnoszone. I proszę naprawdę uzbroić się w cierpliwość i prosiłbym do państwa o apel. Naprawdę jesteśmy tu wszyscy właścicielami tego boiska. I zależy nam na tym, żeby nie zostało ono zniszczone. A to, co się dzieje przez dorosłe osoby, osobiście w niedzielę byłem sam tam na tym boisku, wypędzałem dorosłego mężczyznę z dzieckiem, który na moje pytanie, jak pan tam się dostał, furtką. Furtką? Proszę mi dać klucz od tej furtki. A on mówi, nie mam klucz. No jak on wszedł? Nad furtką wszedł, no. I pokazuje, jak on wszedł, no. I jeżeli na tym nie zareagujemy, to proszę państwa, będzie źle. To boisko rzeczywiście jeszcze nie ograne dobrze, będzie zniszczone. Mało tego powiem, no. Wasi koledzy, pan sportowców, koledzy z klubu Dwernicki, w zawesu nie widziałem nikogo, z klubu Dwernicki, uciekali jak myszy, bo szła pan dyrektor, bo szedł pan burmistrz, bo tego. I przestępstwo. No to ludzie kochani, no jeżeli tacy, takie osoby, dorosłe osoby, pokazują jak można wejść tam, jak grać, no to jest karygodne, no. To jest karygodne. No cierpliwości całe, no. Powstał piękny obiekt, ma być zniszczony zaraz. Także tutaj odnośnie tego, proszę państwa, ja przepraszam, kiedy uniosłem się trochę emocjonalnie, bo naprawdę też mi zależy na tym, żeby tego nie zniszczyć, żeby to funkcjonowało, służyło jak największej rzeszy mieszkańców i zapewniam państwa, że państwo będziecie brali w tym udział w tym spotkaniu. Będą zaproszeni przedstawiciele klubu sportowego. I na pewno będziecie państwo w tym brali udział i mówię, każda cenna inicjatywa wprowadzona do tego zadania będzie mile widziana. Oczywiście będzie to się wiązało pewnie z kosztami, no to wtedy zobaczymy, jakie przyjęte rozwiązania narzucą pewne rozwiązania. Zobaczymy, jak to w trakcie nam wyjdzie. Także proszę uzbroić się w cierpliwość i niedługo państwo będą zaproszeni na posiedzenia takiego zespołu, który będzie modyfikował i wypracujemy stanowisko, wspólnie wypracujemy stanowisko do uchwały, bo to będzie uchwała na to przekazująca zarząd do boiska. Regna. Dziękuję, proszę, kto z państwa? Jedno pytanie tylko czysto takie techniczne. Jest to boisko wielofunkcyjne. Moje pytanie jest krótkie. Czy na tym boisku będzie można grać piłkę nożną? Nie. Dlaczego? No bo boisko jest... Nie ma tam boiska do piłki nożnej. Jest wielofunkcyjne z największym boiskiem do piłki nożnej. Można będzie prowadzić treningi ogólnorozwojowe. Można będzie kopać tą piłkę, ale chcemy, przynajmniej moja propozycja będzie taka, żeby zawężyć tą grupę korzystania do młodzieży. Do młodych ludzi, żeby tam dorosłe osoby z klubu. No przykro, no. Ja bym też chciał, żeby możliwość była taka, ale też żeby tego boiska szybko nie zniszczyć. Będziemy o tym wszystkim dyskutować. Może łatwo być. Ja chciałbym wytłumaczyć jedną rzecz, że opierając się na swoich materiałach, jakie posiadam, to nie zgodzę się z tym, że boisko wielofunkcyjne nie jest boiskiem do gry w piłki nożnej. Dlaczego? Boisko wielofunkcyjne to jest boisko, które ma wyrysowane, wydzielone boisko do piłki ręcznej, wydzielone boisko do piłki koszykowej, wydzielone boisko do piłki siatkowej, wydzielone boisko do tenisu. Wydzielone. Ale jej wszechstronność tego boiska, że jest wielofunkcyjne, na podstawie boiska do piłki ręcznej jak najbardziej można grać w piłkę nożną.
Jeżeli mylę się, to chciałbym specyfikację i żeby tam było napisane, że boisko nie spełnia wymogów do grania w piłkę nożną. I tak, jeżeli tego nie ma punktu, to nawet, do czego dalej zmierzam, to nawet osoba, która, firma, która to wykonywała, nie może zarzucić miastu, że było źle zarządzane. Jeżeli są jakieś będą rzeczy, które wyjdą ubytki, rzeczy, choćby o gwarancję, to musi to tak gwarantować, że nie można pogrozić palcem. My zrobiliśmy boisko, ale tam nie można grać w piłkę. Bo piłkę, wielofunkcyjność, gra w piłkę to ma różne sposoby. Nie ma tylko wydzielenia do boiska, bo jeżeli byśmy wzięli boisko do piłki nożnej, to to jest duże boisko. To jest boisko wielofunkcyjne, które jak najbardziej spełnia taką rolę. Większość szkół po prostu nie ma tego problemu, ponieważ obok stoi typowe boisko i tylko i wyłącznie do gry w piłki nożnej i oprócz tego jest to wielofunkcyjne, ale zarówno grają, chociażby dzieci jak wyjdą dwie klasy, to na jednej i na drugiej grają w piłkę, bo nie oszukujmy się, dzieci w większości ta piłka nożna jest przodująca. No i chciałbym, żeby właśnie Pani Burmistrz do tej specyfikacji się przygotował i odpowiedział, bo nie zgadzam się z tym, że ta piłka nożna jest, nie wolno tam grać piłkę nożną, bo wolno. Ja uważam, że wolno i tak to sprawdzam. Oczywiście w odpowiednim obuwie, no bo jeżeli to będą korki, to nie może być. Ale po obuwie to jest inna historia, bo na przykład można w koszykówkę grać w kolcach biegowych, prawda? To obuwie musi być miękka podeszwa, przede wszystkim gładka podeszwa, no, kauczuk czy jakieś. To tyle, dziękuję. Proszę zwrócić na to uwagę przy tym harmonogramie, przy zarządzaniu tym boiskiem. Czy burmistrz chciałby? Większość spraw będzie załatwiona na tych zespołach. Na pracy zespołu.